10 słabo przetłumaczonych tytułów filmów, 10 w rytmie hip-hopu. Marząca o karierze baletowej dziewczyna traci matkę i musi zamieszkać z ojcem. Po przeprowadzce trafia do szkoły zdominowanej przez czarnoskórych uczniów, których światem rządzi taniec w rytmie hip-hopu. Polski tytuł jest bardzo wymowny, jednakże chyba niewiele ma wspólnego z oryginalnym Save the Last Dance. 9 agenci bardzo specjalni po nieudanej akcji dwóch braci będących agentami FBI. Zgłasza się do ochrony rozwydrzonych dziedziczek fortuny, choć w sumie nie brzmiałoby to źle po angielsku, to oryginalny tytuł brzmi White Chicks, co zdecydowanie jest bardziej komediowe. Osiem Galaktyczny Wojownik po odniesieniu ciężkich ran w pojedynku z przedstawicielem nowej generacji super żołnierz sierżant Todd zostaje wyrzucony na wysypisko śmieci na obcej planecie gdzie Przygarnia go grupa rozbitków. Duża produkcja z kartem Russell'em z 1998 roku nosiła tytuł Soldier. Po prostu. 7. Szklana pułapka. Klasyczny przykład. Grupa terrorystów opanowuje korporacyjny wieżowiec. Może ich powstrzymać tylko jeden policjant, John McClane. Szklana pułapka w sumie brzmi sensownie, ale oryginalnie było to Die Hard. 6 Sexy Pistols. Dwie kobiety walczą z niesprawiedliwością napadając na banki w rolach głównych Penelope Cruz i Salma Hayek. Choć sam film to taka głupkowata komedia, to prawdziwym głupkiem albo nawet debilem musiał być autor polskiego tytułu Sexy Pistols serio oryginał to Banditas. Helikopter w ogniu. Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii. Helikopter w ogniu. Bardziej opisującego treść filmu tytułu już chyba się nie dało wymyślić. Oryginał to Black Hawk Down. Wściekłe psy. Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski, kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie. Kultowa produkcja Quentina Tarantino. Wściekłe psy to tytuł polski, zaś angielski to Reservoir Dogs. Coś niby świta, ale nie wiadomo gdzie. Terminator Elektroniczny Morderca zostaje wysłany z przyszłości do roku 1984, by zabić matkę przyszłego lidera rewolucji. W ślad za nim rusza Kyle Reese, który ma chronić kobietę. Choć współcześnie tytuł jest również znany w oryginalnym tytule Terminator, to uwierzcie, kiedyś był obecny w polskich kinach pod tytułem Elektroniczny Morderca. Plan doskonały. Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White, działająca na zlecenie wpływowych osób. Plan doskonały nie brzmi źle, ale oryginalnie było to Inside Man. Włamanie na śniadanie. Joe i Terry, by zdobyć pieniądze na otworzenie klubu nocnego, okradają banki. Kiedy poznają Kate, która dołącza do nich, zaczynają walczyć o jej względy. Film z Brucem Willisem, który jest idealnym przykładem tego, że tytułów nie powinno się przerabiać. Włamanie na śniadanie, co to jest? Jeśli jeszcze Was to nie przeraża, to powiem Wam, że w oryginale było to Bandits. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!